Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zdobyć nowy karnet zadymiarski, a dokładniej to karnet zadymiarski plus za darmo. I nie, to nie jest clickbait. Ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polecam wam też wpadać do klubu Matty Team, wstęp jest od 18 tysięcy i jest aktualnie jedno miejsce wolne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ale jeszcze przed startem tego filmu chciałbym wam ogłosić zwycięzcę konkursu z poprzedniego odcinka, a jest nim oto ta osoba, którą widzicie teraz na ekranie. Zgłoś się do mnie na maila lub na Instagrama o podbiór nagrody, wszystko oczywiście masz podane w opisie. A my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Okej, jak możecie zauważyć, ja tutaj już mam do odebrania karnet zadymiarski, właśnie za darmo. Jak widzicie tutaj, mam jeszcze dodatkowo 8000 żetonów, coś ciekawe. Dobra, odbieramy ten karnet. Okej, czy się odebrał, czy się... O, odebrał się, dobra. Nie było żadnej animacji po prostu. Ale jak możecie zauważyć, karnet mi się sam odebrał. Jeszcze odbiorę tutaj to 8000 żetonów. Proszę bardzo, który będziemy mieli poziom 27, ej, naprawdę dobrze. Naprawdę spoko. I jeżeli chcecie wiedzieć, jak zdobyć ten karnet, to oglądajcie film do samego końca. Ja właśnie wam wtedy powiem, jak go możecie odblokować za darmo. I nie bójcie się, że za to dostaniecie bana czy coś, ponieważ jest to oficjalny sposób od Supercella. Dobra, my sobie chyba, myślę, że zrobimy taki mały opening karnetu. Aha, tego nie mogę odebrać, ponieważ mam już, no, maksymalną ilość właśnie blinksów. O, tutaj miałem jakąś emotkę. Może nam się uda odblokować kita, chociaż w to wątpię. I co jest właśnie fajne, że w tym karnecie wróciły star dropy. Więc można sobie... Aha, mogę jeszcze tu, wow. Aha, mogę dwie rzeczy i z tego tańszego karnetu i z tego plus karnetu. Więc to jest fajne. Więc tak jak mówiłem, wróciły star dropy, więc można robić z powrotem openingi. Więc jeżeli chcecie, żebym nagrywał openingi właśnie tego karnetu, to możecie napisać w komentarzu. A ja może właśnie będę nagrywał. Okej, znowu mamy tutaj emotkę. Tutaj mamy punkty mocy. Okej, blinks tutaj. What? A, ten mało mnie tutaj. Punktów mocy mam naprawdę dużo. Zobaczymy. Może nam się uda jakiś legendarny star drop, bo w sumie dawno mi się nie udał. Byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie, gdyby się w tym odcinku nam udał jakiś skinek, jakby poleciał czy coś tego typu. No to by było naprawdę mega świetne. Emotka do poko, dobra. Dobra, tutaj kredyty sobie odbieram. Star dropik kolejny. Ile będziemy w ogóle mieli gemów po tym openingu? Zaraz to się okaże. A tutaj blinksów nie mogę oczywiście. Star drop, no cały czas lecą takie mierne te star dropy, tak szczerze. Ale może zaraz to się zmieni. Epicki, no tu już lepiej. Emotka do Colta śmiejąca się. To jest mega spoko graffiti. Naprawdę świetne. I epicki znowu. I co tym razem? 200 golda. Dobra. O, będziemy mieli chyba kita. Tak. Mamy kita w tym odcinku. Więc jeszcze możemy sobie dodatkowo przetestować kita. Czyli nową postać, jaka wyszła do gry. Okej. What? Ale dziwne. Ale śmiesznie to wygląda. Mogę to odebrać czy nie? Mogę. Dobra, dziwne. Dziwnie to wyglądało. Popatrzcie, jak mało brakuje. Dobra, i mamy kita. Mamy naszego oto tutaj kita. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. I mamy już wszystkie postacie. Dobra, spoko, spoko. Odbieram sobie star dropa. Dobra, no i mamy to. Tutaj te nagrody sobie zostawię. O, jeszcze tu emotki nie odebrałem. Ponieważ i tak nie mogę blinksów odebrać, a kredyty sobie zostawię na nową postać. Dobra, myślę, że sobie ulepszymy naszego kota. Kota naszego, zobaczymy na którą moc. No raczej mogę go na... Mam tyle monet i tyle powerpointsów, że mógłbym go sobie chyba na 11 nawet ulepszyć, ale myślę, że na razie 9 nam powinna wystarczyć. 9? No dobra, co będziemy żałować? 10, lecimy z 10. Dobra, tutaj kupujemy oczywiście to pudło. To jest tak OP gadżet, naprawdę. To jest tak strasznie OP gadżet. Tutaj kupimy sobie może zwiększony damage, gdy mam mniej HP. I tutaj, o, i bierzemy to, bo to jest mega spoko star power. Strasznie OP. Dobra, spoko, spoko. Mogę jeszcze jedno sobie w sumie kupić. Co tu kupić? Może... No dobra, w sumie nie żałuję. Kupuję jeszcze dodatkowy gadżet. I lecimy z pierwszą grą, nową legendarną postacią, czyli kitem. To jest naprawdę spoko postać na showdowna, gdyż ma właśnie ten...
ten właśnie Star Power, który zwiększa właśnie ilość Power Cubesów o 2, czyli tak naprawdę teraz mam 6. Oczywiście tego nie widać, ale to działa tak, jakbym miał 6. Patrzcie, jaki damage zadaje. No, naprawdę mega duży damage i ta postać jest tak strasznie OP, ona musi takiego nerfa dostać porządnego, że to jest hit po prostu. Gdyż jak skoczy po prostu, to praktycznie nic się nie da zrobić. A co oni tutaj robią? What? Dobra, ja skaczę, popatrzcie, jak to działa. I uwaga, no i popatrzcie to. No i on nic nie może zrobić. No i kotek zginął od kita, no niestety zdarzają się takie rzeczy. Oczywiście. Okej. Gdzie są jeszcze dwie osoby? Możemy sobie też go później przetestować na innych trybach. No tu mamy Mortisa, no przecież Mortis nic tu nie zrobi, patrzcie to. No ja to sobie, mam jeszcze kolejny gold, mogę jeszcze raz na niego skoczyć. I jeszcze raz, no to jest tak OP. No i nie wiem, gościu chyba się sam wywalił, bo widział, że kot jest właśnie w grze. Dobra, mamy pierwsze miejsce. Jeszcze właśnie z Winstrike dostaliśmy plus dodatkowe dwa pucharki, więc mega nice. Dobra, zobaczmy, jak właśnie Kit się sprawuje na Brawl Ballu. Mamy w teamie Hanka i właśnie Miko. No Hank nie jest za dobry, ale może jakoś się nam uda to wygrać. Inaczej myślę, że się uda. Okej, dobra, oni tu już piłkę mają. A dobra, zabijamy ich. Czy to ja zabiłem? Nie, myślałem, że ja. Myślałem, że to ma aż tak długi zasięg. Ale w sumie mi się wydaje, że właśnie ten Kit ma aż za długi zasięg. Powinien mieć trochę mniejszy. Oj, źle skoczyłem sobie. Patrz, staje się niewidzialny. I on to szczeli? Szczeli. I to jest właśnie dziwne, że ja widzę jakieś pudełko, a przeciwnicy po prostu nie widzą tego pudełka jakby. Okej, i czy zdążę? Czy uda mi się? Udało mi się wysejwować. No niestety. Ale i tak szczelili. Dobra, skacz tutaj im na głowę. Bang! Okej, bije im. Bije ich. Dobra, jestem. No i gol. No i let's go. Dobra, strzeli to chłop. Strzelił. Co by nie strzelił. Dobra, teraz postanowiłem sobie zagrać Game Graba 5x5. Zobaczymy, jak tutaj nasz kit się nam sprawdzi. Stanę się niewidzialny i popatrzcie, przejdę sobie tu. Bang, tych dwóch. Oj, popatrzcie, skoczę na tą. Oni mi mogą pomagać trochę w walce. Ło, ale zrobiłem double killa. Na tego skoczę teraz. Boom. Aha, on jeszcze... A, skoczyłem mu na głowę, dobra. Właśnie, jeszcze ten kot może skakać na właśnie chłopów swoich w teamie. I to jest mega spoko i wtedy się staje takim trawerem. Skoczę mu jeszcze raz, chodź. No i popatrzcie to. Mogę tutaj rzucać im normalnie. Boom, rzucam włóczką. To jest tak OP, naprawdę. To aż tylko... Boom, teraz na niego skoczyłem. No i super jest ta postać, naprawdę. Jeżeli ją macie, to jest naprawdę free pucharki są. Możecie spoko rangi sobie na niej nabić, bo jest aktualnie w mecie. Więc spieszcie się, bo możliwe, że niedługo dostanie jakiegoś nerfa czy coś w tym stylu. Skoczę sobie teraz na nią, boom. I ten Miko mi nie pomaga, bo jak właśnie skoczę na kogoś, to moi teammates mogą mi pomóc w tym. No, ale oni tego chyba nie wiedzą, albo po prostu nie chcą mi pomagać, nie wiadomo czemu. Dobra, skoczę sobie na tego i boom. A ja wyskoczyłem z niego? A nie, skoczyłem z nim na tym ulcie. Dobra, nice. I skoczę może teraz na tego. I boom. Pokonane. I wygrywamy. To jest raczej chyba na chillu. No i proszę bardzo, wygrana. Okej, a więc teraz pewnie jesteście ciekawi, jak zdobyć ten właśnie oto karnet zadymiarski plus za darmo. Już wam odpowiadam na to pytanie. Musicie jedynie wziąć udział w giveawayu, który robię właśnie na ten karnet. A jedyne, co musicie zrobić, aby wziąć w nim udział, to zostawić suba oraz łapkę w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu gotowe. Myślę, że to naprawdę niewiele, a możecie sobie zgarnąć właśnie takiego Brawl Passa za darmo. Okej, a więc to na tyle w tym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odcineczek spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polecam wam też wpadać do klubu Matty Team, z tym jest od 18 tysięcy, a ja się już z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.